Cześć wszystkim, tu Weronika Broiło, witam Was na kanale All Things Style. Na tym kanale przedstawiam Wam, jak zbudować szafę na zrównoważonej modzie, second handów, ale nie tylko, również sieciówek i również pojedynczo ze światowych domów mody, ale najważniejsze to inspirując się światową modą, ponadczasową, minimalistyczną, ale w budżecie. To, co Wam przekazuję, to to, jak ja swoją szafę zbudowałam jako stylistka, ile czasu mi to zajęło, jak długo kształtowałam swój styl, aby dotrzeć do takiego momentu, gdzie cokolwiek złapię z szafy, pasuje do siebie i tworzy stylizację, naprawdę nie wkładając w to aż tak dużo energii. To chciałabym Wam przekazywać, aby Wasze szafy się kształtowały na lepsze. Jestem również nie tylko osobistą stylistką, ale również założycielką second handu online Varie. variestudio.com to jest domena, na którą możecie wpadać, wbijać w piątki szczególnie, o godzinie 18, kiedy są dostawy. W piątki wieczorem, późnym wieczorem wstawiam również stylizację z każdą nowością, używając tylko i wyłącznie asortymentu ze sklepu. Więc zachęcam Was do wglądu na Varie. Jest to taki mój projekt, w którym też umieściłam moją kolekcję stworzoną autorską, składającą się z 10 elementów, które można naprzemiennie nosić. Zrobię też oddzielny filmik tylko o tej kolekcji, abyście miały taki bardziej dogłębny wgląd w to, jak tworzyłam tą kolekcję, na czym się skupiałam i dlaczego tak to wygląda. Też będzie w nadchodzących filmikach. To, co jeszcze możecie zrobić na stronie Varie, to wejść w usługi stylizacyjne, tam jest formularz kontaktowy, przez który możecie się do mnie odezwać, abym się z Wami spotkała, żeby Wasze szafy przemienić na lepsze. Także odzywajcie się do mnie, możemy też się online spotkać i Wam doradzę w czymkolwiek dotyczącym stylu, czy to kształtowania nowego, czy podrasowywania tego, co już macie, czy po prostu takiej indywidualnej porady, jak robić zakupy, jak łączyć pewne elementy, czy na okazję. Tak jak w przypadku dzisiejszego filmiku będziemy mówić o tym, jak łączyć rzeczy na okazję w taki sposób, aby nie wyglądać jak paw wśród tłumu, ale też żeby nie wyglądać zbyt zachowawczo i wtapiać się w tłum. Chodzi o to, żeby znaleźć taki złoty środek w stylizacji, aby się wyróżniać, ale jednocześnie wpasowywać w otoczenie na tyle, na ile okazja pozwala, bo wiadomo, wesele się rządzi innymi prawami niż komunia, czy chrzest i tak dalej. Więc z racji, że wkraczamy w sezon taki okazyjny, no bo wiadomo, początek wiosny, aż do połowy lata i nawet po wrzesień, często jesteśmy zapraszani na takie różne wydarzenia. Więc stwierdziłam, że teraz jest idealny moment, skoro jeszcze tego nie robiliśmy na kanale, abym przedstawiła Wam moją wizję, jak łączę te moje ulubione elementy, no powiedzmy, bo jeszcze jest sporo poza tym, ale generalnie takie, po które często sięgam na okazję. I też trochę nowych elementów, które doszły do moich szafy, które uważam będą świetne, aby pokazać w tym filmiku. No bo po prostu większość z nich jest z lumpeksów, tak jak uwielbiam, z drugiej ręki też, z Vinted czy z Selfie, z tych platform. Także mam nadzieję, że coś przykuje Wasz wzrok. Oby też któryś z tych elementów zainspirował Was, jak możecie własne rzeczy na okazję nosić. No i wydaje mi się, że na 100% któraś z Was ma jakieś wydarzenia nadchodzące w najbliższym czasie, więc ten filmik uważam jest bardzo adekwatny do momentu, w którym się znajdujemy. Dziękuję za tych, co obserwują do tej pory, dziękuję za tych, co dołączają. I oczywiście zachęcam do subskrybowania, szczególnie mówiąc do tych, którzy oglądają moje filmiki, a nie subskrybują. Bardzo Was proszę, abyście kliknęli w ten przycisk, jak i również śledzili mnie na Instagramie, @wbroilo, to jest mój osobisty Instagram, jak i również Instagram firmowy Varie Studio. Więc tyle, jeśli chodzi o słowa wstępu. Usiądźcie wygodnie i mam nadzieję, że coś Wam się tutaj też spodoba tak bardzo jak mi, bo te rzeczy są naprawdę wyjątkowe. Jak mówimy o wyjątkowych okazjach, tak trzeba też pokazać wyjątkowe elementy szafy. Więc zaczynamy tutaj od mojej prawej strony. Mam przepiękny zestaw kupiony jakiś czas temu w lumpeksie. Ja mam szczerze, że czeka na swój moment jeszcze, no bo tak naprawdę nie jest to taka codzienna rzecz przez to, że góra jest gorsetem. W takim starym stylu wiązanym. Ale bardzo mi się przód spodobał. Fiszbiny oczywiście są, aby tutaj nam otrzymać ładnie sylwetkę. Piękny, fajny, taki metaliczny, łososiowy róż. Wiecie, że dla tych, co mnie oglądają dotychczas, wiecie, że nie za bardzo wybieram kolor na co dzień, po prostu nie przepadam. I to jest kwestia indywidualna. Ja nic tutaj Wam nie nakazuję pod względem słoneczek kolorystycznych i tak dalej. To nie jest to, co ja moim kanałem chcę Wam przekazywać. Moim kanałem przekazuję Wam, jak łączyć rzeczy i każdy wybiera indywidualnie, jakie kolory lubi. Ja się dobrze czuję w stonowanych, minimalizm do mnie totalnie przemawia, ale zdarza mi się, że wybiorę coś właśnie w czerwieni, czy w zieleni, raczej stronie od fioletu, czy pomarańczowego koloru,
Ale taki różowy czy czerwony zawsze fajnie przełamuje ciemniejsze barwy. Wszystko omówimy, co jest za mną. Każdy ten element zobaczycie w różnej stylizacji, tylko używając tych rzeczy na wieszaku. Więc nic innego tutaj nie będę dodawać, poza oczywiście butami i torbami, akcesoriami z mojej szafy, ale generalnie tak to będzie się prezentowało, że każdą z tych rzeczy naprzemiennie będę tutaj łączyć i obok zobaczycie stylizację. Więc mamy tutaj gorset i mamy do tego spódnicę maxi, co jest uważam świetnym połączeniem. Zamiast nosić sukienki, generalnie zestawy, więc polecam Wam czy to z krótką spódniczką, może w takim garsonkowym elementem, takim fajnym, że z krótkim rękawem, marynarka fajna, dopasowana, też by wyglądało bardzo pięknie, szczególnie w takim tweedowym, chanelowym materiale, jeżeli macie na przykład w jasnym, żółtym kolorze, czy właśnie w takim miętowym, jasnym, pastelowym, też byłoby pięknie, więc taki zestaw możecie też szukać, jeżeli w Lumpexie znajdziecie, czy po kimś, czy nowy ze sklepu, również polecam. Więc jakikolwiek zestaw byście miały, tak? Cord set, tak zwany, świetna opcja do marynarki, polecam Wam sandałki na obcasie do tego i już jesteśmy gotowe. Więc łatwa sprawa, tyle fajna opcja, że możemy też założyć ten top z spodniami, z koszulą czy z marynarką później do innych spodni, jak i tą spódnicę w innym wydaniu, nawet koszulę zakładając białą, słuchajcie, bawełnianą, wsadzając do środka i kozaki lakierowane czarne, tak, z płaszczem. To też może być genialny look, więc fajnie jest mieć takie zestawy, aby móc je nosić na różne sposoby. Ale chcę Wam pokazać tą przepiękną spódnicę kupioną w trakcie wyprzedaży w Zarze. Cudowna, bardzo przypominająca markę Prada, dom mody włoski, dlatego że oni też swego czasu, pokażę Wam tutaj inspirację, robili takie spódniczki z długim takim trenem, z takiej sztywnej satyny. Przepiękna rzecz. Niemniej jednak troszkę tutaj w budżecie znalazłam podobną w Zarze. Jest podwójnie szyta tutaj, jeśli chodzi o ten element, nie powiem kokardę, ale taki jakby tren wiszący. A tu mamy taki pojedynczy element w kształcie mini spódniczki. No i naprawdę jest super do rajstop założyć, do jakichś sandałków z błyskotkami, tak bym to połączyła, myślę. Fajny jakiś prosty top, nawet taki bardziej elegancki t-shirt i na to marynarka. I też by się nadawało idealnie na jakąś okazję. Więc też nie bójmy się łączyć takich codziennych elementów z czymś bardziej wyjściowym. To nie jest tak, że jak jest okazja, to musi być od stóp do głów wszystko nad wymiar eleganckie. Ja uważam, że w ogóle obserwując polskie kobiety, mam wrażenie, że troszeczkę przesadzamy na zasadzie, że wyglądamy tak, jakbyśmy faktycznie stały godzinę przed lustrem się szykowały. Nie ma w tym takiego luzu. Brakuje nam troszkę w porównaniu do skandynawskich kobiet, brakuje nam takiego po prostu podejścia, że to złapie, tam co złapie i wszystko gra, tak? I wyglądamy dalej elegancko, ale nie tak, żebyśmy aż za bardzo się starały. Po angielsku powiedziałabym effortless style, czyli taki styl niewymuszony, naprawdę taki bardziej własny, tak? Chodzi o to, żeby dojść do takiego własnego stylu, gdzie nie wyglądamy na przebrane. Jesteśmy ubrane wedle swojego indywidualnego stylu, który się wyróżnia przez naszą osobowość. To ja wiem, że nie jest łatwe. To nie jest tak, że z dnia na dzień można dojść do takiego image, że tak powiem, więc z tym kanałem chciałabym Wam pomóc, aby dojść do takiego stylu. Więc tu mówię, że z taką spódniczką możemy się pokusić o zwykły top z marynarką i wtedy skupić się bardziej na butach, aby przykuwały wzrok. Niekoniecznie kolorem, ale tak jak mówię, z diamencikami, z czymś, co tą stylizację stworzy nam. Tyle. Piękna spódniczka, naprawdę fajna. Nie tylko właśnie czy na wesele, ale też na randkę, na różne okazje daje radę. Następnie chcę Wam pokazać coś absolutnie wyjątkowego. Ostatnimi czasy bardzo, bardzo przeglądam internet pod kątem tego, co mogę znaleźć z H&M Studio. Jest to specjalna kolekcja marki H&M. Wypuszczają często właśnie czy studio, czy takie właśnie specjalne kolekcje. No i jakiś czas temu, zdaje się około grudnia, stycznia 2023, była kolekcja skupiająca się na odzieży na okazję. Właśnie suknie były, piękna, satynowa, czarna, też była taka pod szyję z odkrytymi plecami, maxi, przepiękna. Swego czasu widziałam ją na Vinted, chyba już jej nie ma, ale naprawdę była super. No i też znalazłam tą. Była bardzo droga, bo około 1000 coś złotych. Znalazłam ją taniej na Vinted i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest świetne nawiązanie formą i w ogóle materiałem do marki Margiela, francuskiego domu mody, który uwielbiam. Margieli nieraz mówię, więc uważam, że niedługo czas zrobić kolejny filmik stylizacji z wybiegów, gdzie po prostu przybliżę Wam tematykę tej fantastycznej marki, tego domu mody i dlaczego jest mi bliska, dlaczego jest w takim top 5 moich ulubionych marek. Aż się dziwię sama sobie, że już jeszcze tego nie zrobiłam. Była Bottega Veneta, był Saint Laurent, było Celine, było Totem, więc myślę, że czas na Margiela teraz w następnym wydaniu. Co Wy na to? Dajcie mi znać w
w komentarzach. No ale w każdym razie, ta sukienka z automatu mi przypomniała z kolaboracji, ze współpracy Margiela z H&M swego czasu. Moja ulubiona kolekcja, o czym nieraz trąbię na kanale. To jest po prostu super opcja. Każda rzecz z tamtej kolekcji jest po prostu dla mnie czymś niesamowitym. Więc nawiązanie do tej sukienki, którą Wam wklejam tutaj, którą też mam w szafie, uwielbiam, bo jest taki print, wzór kiecki, błyszczącej na materiale. Jest tak, taka iluzja, że z daleka widać, tak jakby się błyszczała, a wcale nie, bo to jest po prostu print. I w tym wydaniu również tak to wygląda. Mamy print, wzór sukienki na sukience, zauważcie. Tak jakbyśmy mieli jakiś tiul, jest to tak jakby narysowane wzorem na kiecce. Coś pięknego, uwielbiam to. Na pewno założę w najbliższym czasie na okazję latem. Tu niewiele nam potrzeba, słuchajcie. Marynarka, oversize czarna, sandałki lub czułenka, chociaż bardziej bym założyła chyba sandałki na obcasie, czarne, czarna torebeczka i tyle. I proste jakieś kolczyki błyszczące, tyle. Nic nam nie potrzeba więcej. Tu bym raczej nic nie zakładała na szyję, dlatego że mamy już wzór na sukience. Bierzmy to pod uwagę, kiedy sukienka jest sama w sobie bardzo wyrazista. Starajmy się jednak wtedy uderzać w akcesoria w uszy, kolczyki lub pierścionki. Nie chcemy przedobrzeć przy dekolcie. Zastanówmy się nad tym naprawdę, bo tak jak mam tutaj taki top, sukienkę wsadzoną w spódnicę, tu mogłabym, nie używając kolczyków, założyć naszyjnik, taki grubszy. Byłoby super, tak? Czy jakiś choker, czy coś takiego bardziej wyrazistego, bo ten dekolt mi tu pozwala. Sukienka nie jest wyrazista wzorem ani kolorem, więc tu możemy poszaleć. Ale tutaj, słuchajcie, mimo że będzie troszkę tej skóry widocznej tutaj przy dekolcie, to jednak przez to, że jest wzór, starajmy się jednak zminimalizować ilość tutaj srebra czy złota. A już na pewno nie łączyć naszyjnika z kolczykami. Chyba, że to są bardzo takie minimalistyczne, cienkie naszyjniczki, no to spoko. Ale tak jak mówię, niezależnie od tego, jak cienki naszyjnik byłby, przy takiej sukience bym nie zakładała. Następnie chcę Wam pokazać sukienkę, którą założyłam Sylwestra, raz w styczniu. Po prostu bardziej zimowa kiecka, ale też zwróćmy uwagę na to, że tutaj nie mówimy o sezonowych, okazyjnych elementach szafy, tylko ogólnie na okazję. Więc te okazje mogą się trafić w różnym momencie, w różnych porach roku. Jeżeli mamy jesień, zima, no to jest kiecka, którą bardzo bym Wam polecała, ten rodzaj kroju. Mamy ucięty jeden rękaw, mamy asymetryczne wycięcie z tyłu na plecach, widzicie, w ten sposób, i prosty dekolt z przodu. Świetnie się w niej czułam, jest tak podwójnie szyta, elastyczna, bardzo fajnie dopasowująca się do ciała, czerń, czyli też nawet jak chcemy się poczuć wygodnie, też coś pojeść, też możemy, bo czerń jednak fajnie nam maskuje różne mankamenty sylwetki. Ja wolę, jak są długie elementy, czy to właśnie spodnie, czy sukienki trochę dłuższe. Miniówki też sporadycznie noszę na takie okazje, ale rzadziej. To nie jest tak, że nie wiem, że nie lubię swoich nóg, czy coś tam, nie o to chodzi. Bardziej chodzi o tą klasę. Uważam, że im dłuższa sukienka czy spódnica, tym fajniej możemy to zagrać właśnie czy z kozakami, czy to czułenka na obcasie, wydłuża to nam sylwetkę. Nie zawsze miniówka oznacza bardziej kobieco, więc też chciałabym, abyśmy wspólnie odeszły od tego jakby myślenia. Ja przynajmniej tym się kieruję, więc ja Wam przekazuję moje indywidualne podejście. Może Wam się spodobać, może nie, ale tutaj właśnie ten kanał polega na tym, że pokazuję Wam, jak ja podchodzę do ubioru. Osobista sprawa. W momencie, jak się widzę z klientkami, no to wtedy jest inna sytuacja, bo przekazuję moją wiedzę, ale dostosowując ją do Waszych indywidualnych potrzeb, przyzwyczajeń i jak możemy nad tym pracować. Więc to jest ta różnica. Na kanale widzicie mój indywidualny styl, ale też jednocześnie moje porady, jak możecie to wdrożyć u siebie. Naprawdę niewiele tutaj trzeba. Tu oczywiście już nie musimy się pokusić o jakąś marynarkę, oczywiście tylko płaszcz by wystarczył długi, więc warto mieć taki jeden maxi wełniany płaszcz czarny, szczególnie właśnie na jesień, zima, na okazję, prosty, bez żadnych udziwnień do takich sukienek. Robi sama w sobie robotę i to jest też zaleta sukienek, że w ogóle założysz ją i robi całą robotę. Nie musimy zbytnio myśleć, co jeszcze tutaj dodawać. Często widuję właśnie na okazjach, że ludzie mają tendencję do przesady. Jakieś futerka zarzucają na ramiona, jakieś bolerka, jakieś w ogóle szale. To jest nawet nie dające nam aż tak ciepła. To jest po prostu taki niepotrzebny gadżet, uważam. Często psujący stylizację, bo też widywałam właśnie, że ktoś miał fajną sukienkę, założył takie bolerko i to w ogóle popsuło cały klimat. Także jeżeli już w ogóle celujemy w jakiejkolwiek odzieży wierzchnie, aby nosić na sali w trakcie jakiegoś eventu, tam okazji, to polecam Wam jednak krótsze może marynarki, zapiąć na jeden guzik. Jeżeli są takie pod szyję bez kołnierza, no to zapiąć na ten jeden guzik i już. Albo oversize, klasyczne marynarki takie dłuższe.
stanowiące takie coś pomiędzy płaszczem a marynarką. Mówiąc dalej o sukienkach, mam tu piękną sukienkę, którą dostałam od swojej mamy jeszcze z lat 90. Jest to naprawdę świetny okaz. Piękny, zakładałam ją już na weselu, byłam w niej. Bardzo fajnie nawiązuje do takiego stylu lat 90. To, co Gwyneth Paltrow nosiła kiedyś, Winona Ryder, Jennifer Aniston. Po prostu różne takie aktorki w latach 90. Caroline Bessette Kennedy też jest osoba, która stanowi dla mnie wielką inspirację z tamtych lat. Julia Roberts też miała świetny styl. Kate Moss oczywiście, nie muszę wspominać. Więc te cienkie paski nawiązują nam do takiego stylu lat 90. Uwielbiam. Długość oczywiście też jest do kostki. Z tyłu tak to się prezentuje, ale przede wszystkim materiał jest przepiękny, metaliczny, rdzawo złoty na czarnej podszewce. Coś pięknego, nieraz jeszcze będę ją nosić, mogę ją nosić też na cienki golf, kiedy jest zimniej. Po prostu jako taki codzienny element, zakładając do tego kozaki, też byłoby super. Więc nie tylko na wesele, fajnie jest mieć takie elementy właśnie na okazję, którymi możemy podrasowywać nasz codzienny styl. Multum sposobów na nią. Nawet bym się pokusiła o białą koszulę, żeby zarzucić tutaj, zawiązać z przodu. Jakieś kowbojki skórzane, ciężkie i też byłby fantastyczny zestaw. Także bawmy się tą modą, to nie jest tak, że to co Wam pokazuję jest tylko i wyłącznie na okazję. Tutaj chcę Wam też wtapiać różne takie porady, jak tego typu rzeczy nosić troszeczkę inaczej. Tu mamy coś takiego naprawdę wyjątkowego. Zary, słuchajcie, też w trakcie wyprzedaży taka tunika, więc mogę to wsadzać, tak jak mam dzisiaj czarną taką elastyczną spódnicę, mogłabym spokojnie założyć to do tej spódnicy, wsadzając do środka. A chodzi tutaj o taką bez ramionczek tunikę właśnie z tym takim elementem z organzy z przodu. Fantastyczna rzecz, że jeśli chodzi tutaj o taki dekolt, że w ogóle nie mamy ramionczek, no to fajnie założyć to wtedy pod marynarkę. Bo wiadomo, tutaj żaden szal tutaj nam nie zrobi roboty przy tym elemencie. Chcemy coś strukturalnego mieć na ramionach, więc nawet zarzucić na ramiona. Taki dłuższy płaszczyk też byłoby pięknie. Mamy taki na warię jeden beżowy z HM-u, byłby fantastyczny do tego, więc też kieruję Was na stronę, tam w płaszczach jest taki w ekri kolorze, świetny na okazję, więc wbijajcie na warię tam, może któryś z Was się spodoba ten płaszcz. Tak to wygląda, naprawdę bardzo fajne. I tak jak mówię, mogę wsadzać do spódnicy, mogę wsadzać do szerszych spodni, albo nawet zrobić taki myk, że biorę spódnicę dłuższą, taką do połowy łydki, w kształcie syreny jakby, rozkoszowaną dołem i wtedy to naciągam na biodra. Czyli zamiast wsadzać do środka, bo wtedy odznaczałoby nam się przez materiał, to możemy zrobić patent, że bierzemy taką długość tuniki, nakładając ją na spódnicę na zewnątrz. I to też by wyglądało świetnie, stanowiłoby taką długość całą. Nie bójmy się tego robić, jeżeli mamy taki krój takiej tuby, możemy to nałożyć, tak jak dzisiaj mam. Mogłabym to nałożyć na tą spódnicę, bo jest w takiej właśnie, w takiej formie syreny. To by wyglądało świetnie. Możemy oczywiście do tego założyć też czerwoną marynarkę, też się pokusić. Fajnie jest przełamywać takie elementy też srebrem czy złotem. Czy to w postaci właśnie w bucie, czy w torbie. Ten metaliczność dobrze nam robi, o ile jest w takim stonowanym akcencie, tak? Czyli właśnie w akcesoriach. Mówiąc dalej o kolorze czarnym, co uważam nie jest żadnym tabu, aby nosić na weselach czy na różnych okazjach. Nie wiem dlaczego jest takie przeświadczenie, że to musi być beż, że to musi być pastelowy róż, jakieś takie szarości. No okej, okay, fajnie, jak wszyscy wyglądają tak wiosennie, wesoło, tralala, ale czarny kolor jest zawsze dobrym pomysłem. Więc nie bójmy się go nosić na wesela również. Więc chciałabym z tym zawalczyć. Nie wiem, dlaczego jest takie myślenie, że czerń odpada. Łączmy to właśnie z czymś bardziej błyszczącym, z czymś w kolorze, jak lubicie, czy buty w kolorze do tego, kopertówka, piękna marynarka jasna, tak, beżowa nawet. Jest tyle opcji, naprawdę ta czerń to jest taki fundament, taki blank canvas, czyli pusty canvas, puste płótno, na którym możemy dodawać różne inne motywy. We wzorze, jak macie jakąś marynarkę, też by wyglądała pięknie z tym. Przełamujmy, tak samo jak beż, jak najbardziej. Wiadomo, że jedynym największym tabu to jest noszenie bieli na weselach. Tego się trzymajmy, uważam, że tak powinno zostać. Biała powinna być suknia panny młodej i nic poza tym. Więc jednak to miejmy na uwadze. Uważam, że to jest wielkie faux pas. Polecam jednak już prędzej sięgnąć po czarną sukienkę niż białą jako gość weselny. Ale oczywiście na komunię czy na chrzest tym bardziej możemy sięgnąć po coś czarnego. Ta sukienka jest wspaniała, słuchajcie. Z marki oryginalnie Kaleidoscope. Tak, Kaleidoscope, angielska marka. To jest krój kiecki, którą uważam większość osób powinno mieć w szafie, dlatego że jest bez ramionczek, tutaj mam tylko te na wieszak paski
Jest bez ramionczek, z tyłu mamy takie tutaj elementy pasów na plecach, krótko wycięte. Tak, boczny suwak i ta długość, taka powiedzmy do połowy łydki, trochę w literę A. Wygodna rzecz, na podszewce, pięknie uszyta, po prostu idąc do kościoła, czy idąc najpierw właśnie na ceremonię, cokolwiek by to było, zakładamy jakiś płaszczyk taki tutaj może maxi. Więc już wasza wola, jaki kolor, czy to szarość, czy beż, czy czerń, whatever. Ale generalnie sukienka bez ramionczek, czarna, czy to tuba, czy w literę A, zawsze dobry pomysł. Mała czarna, klasyczna, z krótkim rękawem, to też jest element, który uważam zawsze się sprawdzi. I to możemy założyć właśnie cienkie rejstopy czarne do tego, czy łenka na obcasie w czub. Również w kwadrat, też fajnie, takie bardziej modowe. Tutaj nawet białe bym się pokusiła, czy łenka do tego założyć, to by, żeby wyglądało świetnie. Ale chcemy, żeby ta mała czarna nie była takim czymś prostym na ramionczkach, zwykła czarna sukieneczka. Tylko coś poszukajmy, czegoś, co jest po prostu troszeczkę inne. No i ta mnie zaciekawiła ostatnio w lumpeksie, słuchajcie. Bardzo fajna rzecz, pięknie uszyta. Ta na podszewce również, oryginalnie Body Flirt, więc też jakaś angielska marka, słuchajcie, taka bardziej fast fashion niestety, ale chodzi o krój, to nie mogłam przyjść obojętnie. No, słuchajcie, mamy tutaj te takie plisowania, pleats tak zwane, mamy tu plisowania po boku, słuchajcie, z takiego bardziej cienkiego materiału i takie dwa pasy. Więc troszkę tak po oficersku, bardzo fajny krój. Uważam, że można to obronić i na wesele, i na chrzest, i na komunię. I można to obronić też na co dzień, zakładając do tego rajstopy i mokasyny. Również super z prochowcem, z takim trenchem cienkim, z cienkim płaszczem, teraz właśnie na wiosnę. Więc to jak najbardziej, słuchajcie, bardzo mi się to podoba. Możemy nawiązać wtedy do tego paska, wziąć pod uwagę, że to są srebrne klamry i uderzyć w srebrne kulczyki wtedy. Nie nosiłabym wtedy tutaj żadnego naszyjnika. Nawiązanie do klamer pierścionkami i kolczykami jest najlepszym patentem. I dlatego ja w sumie najczęściej też sięgam po kolczyki i pierścionki, aniżeli jakieś grube naszyjniki. Zdarza mi się, ale tylko do bardzo, bardzo prostych rzeczy. Tak jak mam dzisiaj na sobie tą kieckę, tutaj bym dodała jakiś naszyjnik. Ale wtedy nie używając kolczyków, o czym już wspomniałam wcześniej. Więc też ta zasada ma się do tego kroju pod szyję tej sukienki. Następnie mam tutaj taką wspaniałą bluzkę vintage, ręcznie robioną, kupioną w Anglii, kiedy tam mieszkałam. Bardzo często tam chodziłam po lumpeksach, akurat tamtejsze lumpeksy nazywają się charity shops, więc cokolwiek kupicie trafia na rzecz jakiejś inicjatywy, czy to na walkę z rakiem, czy to na rzecz schronisk zwierząt, więc to też jest fajna inicjatywa, że wiemy, że rzeczy są w obiegu, to raz, a dwa, że jeszcze wspieramy jakieś takie ważniejsze pomocy wedle czegoś po prostu głębszego, niż tylko zakup rzeczy, więc jak to zauważyłam, że na tym polegają tam lumpeksy, to jeszcze bardziej chciałam tam chodzić i szukać rzeczy. Ale to jest jedno z takich znalezisk najbardziej dla mnie drogich i wyjątkowych z tamtych lat. Zdaje się, że już pokazywałam tą bluzkę na kanale, na pewno nie raz. Chodzi tutaj o taką właśnie ręcznie wyszywaną kamyczkami bluzkę cienką na poduszkach. Jest naprawdę piękna, więc tu wystarczy założyć to pod garnitur, jakieś sandałki na obcasie i już mamy zestaw. Więc element błysku, tak jak mówiłam, może być w akcesoriach, ale w momencie jak mamy taki top, to też nam robi całą stylizację. Więc już wtedy możemy sięgnąć po matową torebkę, w sensie bez żadnych udziwnień, bez żadnych łańcuchów, bez żadnych naszywek. Starajmy się, aby tylko jedna rzecz w stylizacji przykuwała wzrok. Czy to torebka, czy to but, czy to element odzieży. Nie chcemy, aby dwie lub więcej były w tej samej jakby wariacji. Więc jeżeli mamy błysk w topie, no to już buty i torebka zostają matowe, proste. Chciałabym po prostu zaznaczyć, że less is more, mniej znaczy więcej. Jeżeli mamy już taki element przykuwający wzrok, starajmy się, aby reszta była taką fajną, stonowaną bazą do tej rzeczy. Kiedy miałam współpracę z marką Rihoas, sięgnęłam po taką sukienkę, słuchajcie, z perełkami. Jest świetna, naprawdę piękna rzecz. Troszkę będę musiała ją chyba zmniejszyć minimalnie, bo jest dosyć sporym rozmiarem. To jest fajne, to tu na takie zaczepy mamy te łańcuszki. No, takie zaczepy, słuchajcie, jak naszyjnik, więc możemy to w razie czego jakby się zepsuły, to mam jeszcze jedne zapasowe, co jest świetne. No i mamy tutaj criss-cross z tyłu, tak się krzyżują te paseczki, łańcuszki i tyle. I ten biały element tutaj nadaje nam tonację, że możemy dodać białą torebkę, biała marynarka do tego, czy buty w kolorze i dobrać wtedy torbę do butów. Tu mamy takie pole do popisu tak naprawdę na wszystko.
Ta biel i czerń daje nam po prostu pole do popisu totalnie. Tutaj akurat w przypadku, jak ja bym wystylizowała, może bym sięgnęła po beżową marynarkę, wzięłabym białą torebkę, żeby też nie było totalnie biel, czerń, fajnie to jakoś przełamać. Jakieś nude sandałki czy czarne i czy w czub buty, może w czułenka w czub, dlatego że po prostu ten element nam bardzo przykuwa wzrok, więc też nie chcemy butem tutaj mieszać za bardzo. Ale generalnie bardzo klasyczna rzecz, w literkę takie A, jakby zobaczcie, trochę mi się kojarzy z południem Francji, trochę takie Saint-Tropez w nocą, lawinko, coś takiego. Następnie mam taką czerwoną, ja to nazywam taką oscarową, czerwoną kreację. I tutaj chodzi o taką slip dress tak zwaną, czyli na takich cienkich ramionczkach klasyczną satynową sukienkę. No i czerwień uważam w tym wydaniu się najlepiej sprawdza. Jest to na tyle uniwersalny, wyrazisty kolor, że możemy nosić z granatem, z czernią, z beżem, z bielą, zawsze wyglądamy świetnie. Więc to uważam, że taka satyna niedopasowana aż tak, tylko troszkę luzem uszyta, jest czymś fantastycznym dla wielu osób. Tu akurat fajny jest dekolt, taki tak zwany cowl neck, czyli to nam trochę tutaj tak wisi. Z tyłu bardzo klasycznie. No i taliowana. Ładnie tutaj widać te uszycie. Oczywiście wymaga uprasowania, za co przepraszam, ale widzicie, o co chodzi. Jest to taka łatwa rzecz do stylizacji i tu aż się prosi właśnie może o czerwoną torebkę. Mogą być czarne buty, czerwona torebka i czarna marynarka. To wtedy fajnie nam ta tonacja zagra. Nie musi być tak, że mamy właśnie kopertówkę czarną i czarne buty. Fajnie by było właśnie tutaj dobrać torebkę do tej sukienki, więc też tak zrobimy. Następnie chcę Wam pokazać zestaw, który się pojawił w czasie moich filmików na święta. W tamtym filmiku, tak zdaje się. Chodzi o zestaw z współpracy Paco Rabanne z H&M. No i polowałam na ten zestaw i polowałam to i ten koc taki wzorzysty, to były dwie rzeczy, które po prostu bardzo mnie zaciekawiły z tamtej współpracy i udało mi się w końcu zdobyć. W okresie zimowym jakoś znalazłam te dwie rzeczy. Chodzi o top i o spódnicę z zestawu. Coś pięknego, jest takim trenem, słuchajcie, zarzucamy to do tyłu. Krótki top w golfiku z tym kołem metalowym, z wyrytą nazwą domu mody Koraban. Coś pięknego. Uwielbiam ten top, uwielbiam ten materiał, bo to nie jest taka oczywista satyna. Bardzo fajnie się dopasowuje do ciała, więc to nawet w połączeniu z jakimikolwiek spodniami, z marynarką, jako element do garnituru jest czymś pięknym. No i mamy tutaj taką spódnicę, która krojem może nie jest czymś najwygodniejszym dla każdego, bo troszkę brzucha widać zakładając to. Więc fajnym patentem byłoby założenie takich z wyższym stanem leginsów pod spodem, aby przykryć ten element brzucha. Ale chodzi o taką właśnie z tego samego materiału satynową piękną spódnicę. Z przodu mamy właśnie ten element kółka. Tak oto szyta jakby z taką nakładką, z takim ogonem jakby. Z tyłu też takie marszczenie. To wygląda fenomenalnie razem, uwielbiam ten zestaw, ale też właśnie kolejny zestaw, co jest przykładem, że możemy to nosić też oddzielnie. Następnie to, co mówiłam wcześniej, warto jest mieć taki jakiś basic top, czy to w czerni, czy w bieli, żeby po prostu nosić na różne sposoby, tak jak mówiłam z tą spódniczką na początku. Więc wzięłam zwykły, taki teksturalny, grubszy t-shirt z lumpeksu, który uwielbiam, który często znajduję w lumpeksach i buszując, szukając rzeczy dla Was. Wiem, że jeden też się na Warię sprzedał, bardzo podobny. To jest coś pięknego. Po prostu bierzemy klasyczną formę, ale w grubszym, fajniejszym wydaniu i od razu daje nam to możliwość, aby założyć też na okazję. Więc fajnie mieć klasyczne elementy, które nam dają te możliwości, pole do popisu w różnych stylizacjach. Więc bierzemy taki t-shirt, zakładamy go do którychkolwiek garniturów, które zobaczycie zaraz, do bardziej eleganckich spodni. No, w ogóle mogę wymieniać, ale to jest taki basic, który też w przypadku garderoby okazyjnej też się bardzo przydaje. I teraz przejdziemy do selekcji, słuchajcie, kamizelek, marynarek, płaszczy i garniturów. Zestawów takich cięższych, które będziemy mogły łączyć z tym, co widziałyście przed chwilą. Więc wszelkie stylizacje te widziałyście używając tych rzeczy, a teraz te lżejsze będziemy przenosić do tych elementów cięższych. I uważam, że to jest nieodzowny element garderoby na okazję, aby mieć właśnie marynarki, płaszcze czy kamizelki. Ale w takim właśnie bardziej garniturowym wydaniu. Więc zaczynamy. Na początek muszę wspomnieć o tej kamizelce, która nieraz się pojawiała na moim kanale. Chodzi o tą z Balmain i H&M. Kolejny raz wspominam o współpracy H&M-u z domem mody, ale nie mogę o tym nie wspomnieć, bo naprawdę jest pełno wspaniałych rzeczy z tych współprac. Były takie nieudane, w stylu, moim zdaniem nieudane, Anna Delorusso, nie podobały mi się te rzeczy kompletnie, Versace też średnio,
Lambę też nie do końca. Także Karl Lagerfeld też tego nie czułam, więc jakby jest kilka współprac, które kompletnie do mnie nie przemówiły, ale też jest kilka takich, co po prostu przytuliłabym dużo rzeczy do swojej szafy, więc Balmain też miało kilka elementów, które uwielbiam. Mam też satynowe z wyższym stanem spodnie, które gdzieś są skitrane w szafie teraz, dlatego ich nie wyjęłam, żeby Wam dzisiaj pokazać, ale też do tej kamizelki będą świetne. No i co? Tutaj właśnie widzę na przykład właśnie braletkę z wyższym stanem, spodnie eleganckie, satynowe, też by wyglądało pięknie. Być może nawet było takie połączenie na wybiegu podczas pokazu tej kolekcji. Tutaj chowają się ręce po bokach, a te satynowe lapele, elementy. Materiał jest tak szlachetny i przepiękny, słuchajcie. Jest tutaj fajnie wycięta pachą, zobaczcie. Materiał tak się odznacza tutaj. Strukturalne ułożenie ramion, to jest to, co Olivier Rousteing wprowadził do Balmain, więc to jest naprawdę przepiękna marka. Przepiękna marka i warto, będąc w Paryżu, tam też wyjść, poobczajać te rzeczy. Więc przy następnej mojej okazji też tam pójdę i zobaczę, bo dotknąć tych rzeczy na żywo jakoś niesamowita. I podoba mi się, jak przeniósł ten artyst tej marki i wyższe krawiectwo na tą kolekcję z H&M. To się czuję, jakbym po prostu miała rzecz z tego domu mody bezpośrednio, więc naprawdę super. Można to zarzucić właśnie zamiast takiego bolerka, jakiegoś, zamiast szalu, zarzucić na sukienkę, tak? Czy zarzucić na jakąś właśnie cienką bluzeczkę do spodni i nie bójmy się też sięgać po spodnie na okazję, więc takie kamizelki dają nam tą możliwość. Tak jak mówiłam, na wesela może nie nośmy bieli, tak możemy się pokusić o ten kolor właśnie na inne okazje. Ta jest świetna marynarka, słuchajcie, którą mam już bardzo długo. Też nieraz ją pokazywałam w stylizacjach też do jeansów, nie tylko na okazję, ale to, że jest metaliczna, biała, w prążek, sprawia, że jest wyjątkowa, więc możemy sięgać, bo tak jak mówiłam, po te tekstury bardziej błyszczące. Oczywiście zestawiając z czymś bardziej matowym, ale biel też uważam powinna się tu znaleźć, jeśli chodzi o odzież wierzchnią, niezależnie czy to jest właśnie na przykład wełniany, jasny ekry płaszcz długi, prosty, czy właśnie marynarka. Zawsze jest dobrym pomysłem. Szczególnie na weselach również możemy o to się pokusić. Zdejmujemy to na sali, więc spoko. Jeżeli jest chłodniejszy dzień, to tylko żeby zarzucić na ceremonię, potem zdjąć. Chodziło mi bardziej o to, żeby właśnie sukienka czy cały garnitur nie był biały, tak jak ubieramy się na takie okazje. Ale na komunię, chrzest, na tego typu jak najbardziej. Czy na jakąś rocznicę, party w tym sensie też super. Tu jest marynarka, którą po prostu ubóstwiam i zostawię ją w swojej szafie już na amen, bo czasami się zdarza wyjątkowo w lumpeksach, czy właśnie szperając w internecie na takich platformach jak OLX, czy eBay, czy Selfie, czy Vinted, zdarza nam się znaleźć taki element, który po prostu szczęka opada. Człowiek się zastanawia, czemu to ktoś sprzedawał. No, ja jestem w szoku, słuchajcie, jestem w szoku, że to znalazłam. Jest to marki Bill Blass, to jest projektant z lat 80. ze Stanów. No i wydaje mi się, że już pokazywałam tą marynarkę na pewno kiedyś. Tu ma takie satynowe wykończenie w prążek u góry kołnierza, dwurzędowa, ale to, co jest genialne, to zobaczcie te rękawy, więc to muszę Wam pokazać w tym filmiku. Uwielbiam to. Koraliki doszyte po całości, trochę w takim kowbojskim stylu, ale no po prostu genialna rzecz. Do Paryża ją zabiorę na pewno któregoś razu. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Więc zobaczcie, tak to się prezentuje. No i to w stylizacji właśnie z spodniami, nawet do tej spódnicy z Zary na początku, którą widziałyście, więc to też być może tak zestawię. No coś cudownego, zobaczcie. Aż się prosi, żeby ją pójść i pokazać na jakimś wydarzeniu. Jest cudowna, pięknie uszyta, szlachetny materiał na podszewce. Jedna z piękniejszych rzeczy, jakie posiadam zdecydowanie. No i jak mówiąc o czarnych marynarkach, to tu szybko wspomnę. Z lumpeksu oversize męska marynarka dwurzędowa, która jest dosyć długa, więc może nam tak zastąpić płaszczyk, być czymś pomiędzy. Polecam Wam tego typu marynarki, szczególnie do zarzucania na ramiona. Ile jest razy sytuacja, że musimy wstać z stolika, pójść na zewnątrz w tych sukienkach, no i wtedy co założymy? No szalem się oplątamy, będzie nam za chłodno, więc fajnie jest mieć taką większą marynarkę, tak jakbyśmy pożyczyła od swojego faceta, aby po prostu zarzucić na ramiona i wyjść, tak, z drinkiem na zewnątrz, na taras, czy gdziekolwiek jesteście. No bo wiadomo, takie imprezy też do wieczora się przeciągają, więc warto jest jednak mieć jakąś odzież wierzchnią, a czarna marynarka zawsze się sprawdzi, więc polecam Wam sięgać po takie większe. Następnie chcę Wam pokazać coś pięknego, znalezionego na Selfie i marki, o której nieraz wspominam, skandynawskiej marki Anne Sophie Back. Nieraz sięgam właśnie czy po bokserki, w sensie takie na ramionczka, topy, czy po t-shirt, czy po torby tej marki,
która już w ogóle przestała istnieć, już działalność tej projektantki się zakończyła, więc teraz naprawdę w świetnych cenach można znaleźć jej projekty. No i tak się stało z tym płaszczem. Jest przepiękny, zobaczcie. Z takimi metalowymi guzikami, bardzo takimi prostymi, na napy. Zapina się tak od środka i tu jest taka nakładka jakby. Ma też pasek, kryte kieszenie po bokach. Tekstura materiału jest przepiękna. Na podszewce całej wyrytej, sygnowanej nazwą Back, domu mody, taka oto metka. I to, co jest genialne, słuchajcie, dodatkowo dokupiłam taki oto top. Zapnę, żeby Wam pokazać, jak to idzie. Na podszewce, z tego samego materiału, co płaszcz. To jest po prostu genialne, bo mogę warstwować bluzeczkę, braletkę. Nie muszę nosić samo w sobie, mogę, ale też mogę założyć na koszulę czy na golfik. Zauważcie, tak to wygląda. Z tym kółkiem coś pięknego. Zobaczcie, na tych silikonowych ramionczkach. To zakładając, słuchajcie, na bluzkę, spodnie i ten płaszcz, to już mamy piękny zestaw na okazję. Możemy założyć to samo w sobie, do spódnicy również. No po prostu jest multum możliwości, coś pięknego. Tu z tyłu takie sygnowanie też tym kółkiem metalowym. Tak jak znowu Wam pokazuję, zestaw się jak najbardziej sprawdza na takie właśnie specjalne okazje. Mamy wtedy multum możliwości i pomysłów w głowie, jak to można założyć. No ale przyznajcie mi, że to jest naprawdę coś wyjątkowego. Tak jak w sumie, jeśli nosząc biustonosze, odeszłam od takich ramionczek już od dłuższego czasu, ale w przypadku bluzek to jest w ogóle genialny patent. Ostatnio też widziałam kogoś, jak pokazywała krótki filmik, jakaś z zagranicy dziewczyna miała, słuchajcie, taką bokserkę, białą bluzkę i to ramionczko było łączone takim silikonem właśnie. Tu się kończyło, tu zaczynało. Ten element był łączony przezroczystym elementem. Te dwa elementy były łączone tym przezroczystym elementem. Słuchajcie, taka iluzja była z daleka, że po prostu jak to jest połączone, że tak jakby w powietrzu były te końcówki tej bluzki z przodu. No po prostu mistrzostwo, więc to są właśnie takie zagrania designerskie, gdzie widać, że rzecz jest naprawdę czymś wyjątkowym, droższym, innym. No a ten płaszcz jest naprawdę czymś przepięknym i kolor się zgadza. Więc wiele razy będę to zakładać na okazję na pewno. I teraz przejdziemy do garniturów. Mamy trzy. Ten czarny pokazywałam Wam w trakcie właśnie świątecznych stylizacji. Nie pamiętam, czy to tylko w krótkim filmiku, czy w dłuższym też. Niemniej jednak chodzi o taką marynarkę, którą kupiłam kiedyś w lumpeksie. Zdaje się, że chyba w Anglii. Wyszytą takimi kamyczkami, zauważcie. Guzik jest jeszcze do zmiany, ale tak na przemian tutaj zapinana. Całkowicie wyryta tymi kamyczkami na końcu rękawów i tu na dole. Do tego też mam sukienkę pod szyję z tymi kamyczkami, prostą, czarną na podszewce, ale już małe czarne wybrałam, więc dlatego Wam dzisiaj jej nie pokazuję. Zamiast tego wezmę z Zary takie satynowe spodnie, też wyszyte tymi kamyczkami. Są oversize, szerokie, duży rozmiar, krawcowa mi je troszkę zmniejszała w talii, ale jeśli chodzi o nogawkę, jest taka szeroka, zauważcie, i sięga do ziemi, więc to jest przepiękny zestaw. Nawiązanie kamyczkami do marynarki, więc możemy się pokusić po prostu o białą bokserkę albo czarną pod spodem, czy jakąś braletkę, czy koszulę po prostu zapiętą pod szyję i też byśmy miały bardzo elegancką rzecz na wyjście. Więc fajnie się składa, jak czasami znajdziemy coś, czy to w lumpeksie, czy gdziekolwiek, a potem coś z szafy jest czymś po prostu idealnym, idealnie się wpasowującym do tej pierwszej rzeczy. Też tutaj garnitur będzie takim też przykładem, więc zaraz Wam opowiem, ale tutaj czy to sandałki na obcasie, czy nawet białe w czułenka w czub. Mamy dużo możliwości, możemy też wprowadzić kolor w akcesoriach. Także te kamyczki tutaj już nadają taki ton, że z biżuterią lepiej nie przesadzać, tylko może jakieś tutaj cyrkonie w uszach i wystarczy. Tak samo z naszyjnikiem, więc o czym wspominałam wcześniej, tu też się tyczy, jeżeli ubiór ma już taki element bardziej błyszczący. Dalej mam coś, co ostatnio znalazłam w okolicznym lumpeksie. Przepiękny, szary garnitur prążkowany, ale muszę go jeszcze zanieść do pralni chemicznej, więc mimo tego i tak chcę Wam go pokazać dzisiaj. Okay? Jest naprawdę super, więc tutaj aż się prosi, żeby coś z błyskiem dodać, uważam. Więc nawet czy w bieli, żeby troszkę to podkręcić. Także w przypadku takich matowych odzieży tu musimy włączyć fantazję właśnie jakimś fajnym maszynikiem, czy dużymi kolczykami, czy właśnie torbą z błyszczącym elementem, czy w butach. Więc tu fajnie jest włączyć błysk, ale generalnie spodnie są naprawdę super tutaj, bo sięgają aż do ziemi. Wielkością też tutaj nic nie będę musiała zmniejszać, więc super, nogawka trochę szersza, tak jak lubię. Więc tutaj niezależnie czy na co dzień z t-shirtem, czy do klapek nawet latem, nosić oddzielnie te spodnie, oddzielnie marynarkę też byłaby
dużo, dużo opcji całorocznie, więc uwielbiam garnitury, bo nadają nam ton do zestawów całorocznie. Na koniec chcę wrócić do tego, co przed chwilą mówiłam. Jakoś się złożyło, słuchajcie, że miałam spodnie beżowe z garnituru w szafie jakiś czas. One w ogóle były tak troszkę przybrudzone na dole, musiałam je wyrównać tutaj dołem, skrócić. No i też muszę jeszcze doczyścić, nie wiem, jest coś, co nie chcę zejść z tej nogawki. I tak się w ogóle wahałam, czy je zatrzymywać. Myślę sobie, kurczę, trochę musiałam nad nimi popracować, jeszcze trzeba je dopracować, czy to warto. Beżowe spodnie garniturowe, zobaczcie, ale naprawdę są piękne. Z szerszą nogawką, długość jest idealna. I fart chciał, że ostatnio w lumpeksie, słuchajcie, złapałam tak, nie myśląc kompletnie, bo wiedziałam, że i tak to będę nosić, ale nie myśląc o tym, że ta tekstura będzie z czymkolwiek grała. Taką wzięłam marynarkę. I uwaga, co się okazało? Się nam okazało, że to jest ten sam materiał, słuchajcie. Ja nie wiem, to jest jakaś telepatia. Po prostu okazało się, że w różnych lumpeksach, w różnym czasie znalazłam ten sam materiał. No nie wiem, tak chyba miało być, że te dwa elementy miały się spotkać i be together forever. Więc bardzo się cieszę, że nie zrezygnowałam z tych spodni. Tak miało być, więc jeszcze bardziej mi utwierdza, że wszystko się dzieje z przyczyną. Tak właśnie, tym przykładem mamy piękny beżowy garnitur. I tutaj właśnie, tak jak mówiłam o weselach, możemy tu dołączyć białe akcesoria, białe buty, białą torebkę. W ten sposób biel wdrożyć, czy biały top pod spodem. Chodzi o to, żeby tej całej bieli nie nosić, więc ten beż jak najbardziej nam tu gra. Wszelkie kolory możemy tu dodać, bo też tak jak czerń, tak jak biel, beż stanowi takim właśnie blank canvas kolorem, jest takim fundamentalnym, na którym możemy budować dalej stylizację kolorem, czy to teksturą metaliczną, czy jakimiś właśnie biżuteriami mocniejszymi, akcentami biżuteryjnymi, więc jak najbardziej możemy tu poszaleć i zachęcam Was w ogóle do wybierania garniturów o takim męskim kroju nawet i dodać właśnie naszych takich kobiecych form, czy to w torebce, czy w butach, czy w biżuterii. Zachęcałabym Was bardzo do tego. Się nagadałam, ale powiem Wam, że naprawdę wyjątkowo uważam, wkraczamy w fajny czas, więc te rzeczy też nawet, słuchajcie, poza sezonem wiosenno-letnim też można nosić. Ale jeśli w ogóle chcemy wiedzieć, co na wiosnę, lato jeszcze będzie piszczeć w trawie, że tak powiem, i co nas skłoni do takiego eksperymentowania ze stylem, to oczywiście trendy. Wszystkie pokazy, które miały miejsce na wiosnę, lato 2024, przejrzę dla Was, zrobię research i jeszcze w tym tygodniu pojawi się nagranie omawiające te trendy. Przy każdym trendzie pokażę Wam moją stylizację, odzwierciedlenie tego, jak ja bym założyła dany trend, jak czerpię w taki minimalistyczny sposób, tylko właśnie wdrażając trend w postaci właśnie czy to bluzki, czy torebki, pojedynczych elementów. Bo nie chcemy zostać takim fashion victim, czyli kimś, kto jest takim niewolnikiem tego, co nam trendy nakazują i wtedy idziemy do sklepów, kupujemy, bo to jest w trendzie. Takie myślenie jest najgorsze, więc chciałabym po prostu przejrzeć te trendy z Wami, tak jak robię co sezon. Także w najbliższym czasie to się pojawi również, jak i w piątek filmik z nowościami Warię, z dostawą nową w moim sklepie online secondhand, wariestudio.com, więc przypominam dla tych, co jeszcze nie odwiedzali i witryny, zachęcam Was do wglądu w mój secondhand online Warię. No i tyle. Te dwa filmiki przed nami, a potem jeszcze dalej mnóstwo inspiracji na kanale, więc dziękuję, że oglądacie, dziękuję, że jesteście ze mną, ściskam Was mocno i do następnego modowego. Buźka, hej!